To wy? Dzień dobry. Zapraszam. Idziemy. Chodźcie. Zawsze tak pani wita wszystkich w drzwiach teatru? No czy, tak. Czy my się możemy czuć wyróżnieni? No mam nadzieję, że jesteście, czujecie się wyróżnieni, bo każdy, kto tu wchodzi, musi być wyróżniony przeze mnie. Staram się, żeby to było właśnie bardzo osobiste, bardzo serdeczne, żeby ludzie mnie tu widzieli, że jestem i że to, że tak powiem, zawiaduje tym miejscem w tej chwili. To był rok 70. Zobaczyłam film Wszystko na sprzedaż. Małgosia tam grała jako nastolatka, grała dziewczynę z kółka recytatorskiego i jej autentyczność była naprawdę uderzająca. Małgosia grała, nie grając. No i co masz zamiar robić? Idę do szkoły aktorskiej. No dość fajnie nawet grałaś. A zdasz egzamin? Sam pan powiedział, że jestem dobra. Małgosia Towarzyska jest rewelacyjna. Z nią pójść do baru na drinka, to zawsze się coś dzieje. Mnie Małgosia fascynuje swoją witalnością i energią. To jest taka cudowna cecha, bo jak się ma tyle energii, to się człowiek nie starzeje. I dla mnie Małgosia się nie starzeje. Dąbrowicz zawsze stoi ze mną u mnie w gabinecie, więc go zabieram. Zabieram go. Jeździ samochodem też. Jeździ się w samochodzie? Tak. Jeździ samochodem, bo robimy takie akcje, że jak zbliża się festiwal Gombrowicza, to ja jeżdżę z Gombrowiczem i chodzę do kawiarni, siadam i robię takie małe spoty, że piję z nim kawę, że rozmawiamy o sztuce i tak dalej, i tak dalej. Po Warszawie, po Krakowie. On na to, nie no, on mi mówi różnych takich dużo rzeczy, o których nikt nie wie. Małgorzata Potocka, obecnie dyrektorka Teatru Powszechnego w Radomiu, publiczności znana jest przede wszystkim jako aktorka. Zadebiutowała będąc dzieckiem w filmie Awantura o Basie. Jako nastolatka zagrała u Wajdy we Wszystko na sprzedaż. Potem była duża rola Tereski w Hubalu, dzięki której stała się rozpoznawalna i nagradzana. Popularność ugruntowała serialem Matki, Żony i Kochanki. Zainteresowania artystyczne wyniosła z domu rodzinnego. Jej ojciec był scenografem, matka dokumentalistką. Mój tata był w wielkiej przyjaźni z Beatą Tyszkiewicz i pamiętam, że poszliśmy razem wszyscy na obiad i Beata mnie zapytała, a ty kim chcesz być? A ja nie odpowiedziałam, kim chcę być, tylko kim jestem. Mówię, ja jestem aktorką. Ile pani miała lat? No, chyba 13. Da mi pani swoje zdjęcie? Da ci, jak powiesz coś na pamięć. Wajda przysłał zaproszenie na zdjęcia próbne do filmu Wszystko na sprzedaż. Ja pojechałam z tatą. Byłam tak zdenerwowana, że wszystko mówiłam na opak w ogóle. Wszystko, plątały mi się słowa i tak dalej. Myliłam się, ale po tych zdjęciach od razu Wajda powiedział, tak, ona zagra, tylko ona i nie ma o czym mówić. Precz z moich oczu. Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mojego serca i serce posłucha. Precz z mojego... O Jezu, jak tam idzie? A później już był Hubal. No tak. Proszę mnie przyjąć do wojska. Baby nam brakowało. To dlatego, że jestem prosta dziewczyna, to może mnie pan tak zbyć. Ja też chcę nim zabić. Do dzisiaj jest taka sytuacja z tym Hubalem, że ja przekraczam granicę, czy jestem na lotnisku i młodzi chłopcy, którzy mają po 20 lat, są w służbie ochrony pogranicza, czy tam jakiś, prawda, czy piloci, wszystko jedno. Wszyscy mnie poznają natychmiast. Ja mówię, jak wy to robicie? Po tylu latach poznajecie, mówicie do mnie Teresko, a my ten film 3 razy w roku oglądamy. Więc to jest zabawne, że oni mnie wszyscy poznają do tej pory. Takich baby naprawdę nam brakowało. To które pani okna były? No, aż wstyd pokazać. No, tak. No, tam jest to okno z tymi okropnymi firankami. To było nasze mieszkanie. To jest cudne, te kafelki są po prostu. Zobaczcie, jaka to jest klatka. 1937 roku. Tak, 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 tak. Tu mieszkał pan Wol, tu mieszkał Kuc przez pewien czas. Tak, a tutaj jest podwórko. O! No niestety, widzicie? Dużo dzieciństwa na podwórku pani jest? No oczywiście, cały czas siedzieliśmy na podwórku i w piwnicy. No. Ale jak to było, że pani była tu jedyną dziewczyną? No tak się złożyło. Same chłopaki się tu urodziły. Ale traktowali mnie jak psa. Myślałem, że jakoś specjalnie jednak. Dziewczynę wtedy? Skąd?